Mam przed sobą kopię rozkazu z 31 lipca 1944 roku. Rozkaz wydał Edward Nowak, pseudonim Jodła, dowódca kompanii rezerwy w zgrupowaniu partyzanckim Surowiec, czyli w oddziale Gerarda Woźnicy Hardego. Kompania rezerwy to była złożona z ludzi, którzy na co dzień pracowali, mieszkali w swoich domach, nie byli członkami oddziałów leśnych, natomiast w razie potrzeby byli mobilizowani do większych akcji. I ten rozkaz został wydany właśnie w związku z taką planowaną większą akcją. O co chodziło? Chodziło o mobilizację oddziałów partyzanckich Okręgu Śląsk Armii Krajowej w celu wymarszu na pomoc powstańczej Warszawie, w której wybuchło powstanie. Co mieli przygotować żołnierze przygotowujący się do marszu na Warszawę? Tego dotyczył ten rozkaz. Obiegiem do wszystkich żołnierzy naszego oddziału. W trosce o należyte przygotowanie się do zbliżającej akcji oraz w interesie własnym poniżej podaję spis niezbędnych przedmiotów dla każdego żołnierza, w które należy się zaopatrzyć w terminie do dnia 5 sierpnia bieżącego roku. Wyprawa osobista. Konieczna. Czapka z orzełkiem. Przykładowo tutaj mamy rogatywkę charakterystyczną dla żołnierzy oddziałów partyzanckich z orzełkiem, z koroną. Koc. Plecak, oczywiście, podstawa wypraw. Musieli sobie przygotować plecak. Chlebak. Tutaj akurat mam przed sobą chlebak zdobyczny na niemieckich oddziałach policyjnych, żandarmerii, która często była przeciwnikiem oddziałów partyzanckich. Do tego troki, czyli takie skórzane paski, pomagające w mocowaniu wyposażenia do plecaka. Na przykład można było dzięki trokom przytroczyć, czyli przymocować koc do plecaka. Pas główny, w tym przypadku skórzany, jednobolcowy. Do tego zapałki, świeczka lub latarka elektryczna, kilka metrów sznurka, papier listowy, ołówek lub wieczne pióro, chusteczki do nosa, dwie zmiany bielizny, dwie pary skarpet, możliwie niecerowanych, gdyż takowe odparzają nogi, lub dwie pary onuc, książeczka do nabożeństwa, przybory do jedzenia, łyżka, nóż, manierka oraz ściereczka do wycierania naczyń. Tu akurat mam manierkę polską. Zwrócę uwagę, że ci, którzy wyposażyli się w polską manierkę, ci, którzy wyposażyli się w polską manierkę, nie musieli się wyposażać w menażkę, bo łyżka mieści się do środka polskiej manierki. Można było z niej równocześnie pić i jeść. Oprócz tego przybory do mycia, czesania, golenia, ręcznik, mydło, grzebień, lusterko, brzytwę lub maszynkę do golenia oraz proszek i szczoteczkę do czyszczenia zębów. Przybory do czyszczenia butów. Szczotka i pasta lub smar do butów. Przybory do szycia. Igły, nici, białe i czarne, kilka różnych guzików i agrawek. To była wyprawa konieczna. Teraz w rozkazie jest wymieniona wyprawa pożądana. Zegarek, kompas, opatrunek osobisty, śpiewnik narodowy lub ludowy, organki oraz aparat fotograficzny. W celu utrzymania należytego porządku w plecaku i w ogóle zalecam uszycie woreczków płóciennych lub z tkaniny papierowej. Tu mam taki woreczek akurat na mydło. Można było dzięki temu wiedzieć, co gdzie jest i utrzymać porządek w plecaku, tak jak pisze Jodła w rozkazie. Nie żałuj woreczka, a oszczędzisz sobie czasu i zdenerwowania w czasie szukania potrzebnej ci rzeczy. Dokładnie. Poza tym polecam przypomnieć sobie względnie wyuczyć się na pamięć pieśni, które każdy dobry Polak winien zawsze umieć. Jakie to pieśni? Jeszcze Polska nie zginęła, czyli hymn, Boże coś Polskę, Rota Konopnickiej i Warszawianka. Podpisano Jodła. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy, która nie doszła ostatecznie do skutku, oczami żołnierza, który to przeżył, to zapraszamy do obejrzenia wspomnień porucznika Jana Jurczyka, pseudonim Klon. Link do wspomnień będzie zamieszczony w opisie filmu. No i w opisie filmu zamieścimy też link do naszej akcji pod tytułem Partyzanckie Wspomnienia. Nadal zbieramy
zapiski, maszynopisy, rękopisy żołnierzy Armii Krajowej z terenu ziemi olkuskiej. Wystawa już jest za nami o tym tytule Partyzanckie wspomnienia, natomiast wciąż pracujemy nad książką. Link do tej akcji znajdziecie również w opisie filmu.